Wir haben zwei wunderbare Aussagen über das Wort Gottes. Mamy dwie bardzo piękne wypowiedzi na temat Słowa Bożego. Eine im Alten Testament. Jedna z nich jest w Starym Testamencie. Wir kennen sie alle, sie steht in Psalm 19. Z pewnością wszyscy to znamy miejsce. Jest ono w Psalmie 19. Przeczytamy od 8 wiersza. Psalm 19 od 8 wiersza. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą, uchybienia, któż znać może. Ukryte błędy odpuść mi, także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Die zweite Stelle steht in 2. Timotheus 3. Drugie miejsce jest w 2. Timoteusza 3. Aber die wollen wir dann etwas später lesen. Ale przeczytamy je trochę później. Zunächst einige Worte über diese Verse. Najpierw kilka słów o tych wierszach. Es ist ein Psalm von David. Jest to psalm Dawida. David war ein Hirte, ein Schafhirte. Jak wiemy, Dawid był pasterzem owiec. Und bei seiner Arbeit hatte er oft Gelegenheit. I w czasie swojej pracy bardzo często miał możliwości. Den Himmel am Tage oder in der Nacht zu beobachten. By obserwować niebo, czy to w dzień, czy to w nocy. Und wir wissen ja, wozu Sonne, Mond und Sterne gegeben sind. I wiemy też, po co są Słońce, czy Księżyc, czy Gwiazdy. Damit die Zeiten und Zeitpunkte von uns erkannt werden können. Aby czasy mogły być przez nas rozpoznawane. Und das ist eine große Ordnung. I jest to bardzo wielki porządek. Unter diesen Himmelskörpern. Jest bardzo wielki porządek wśród tych ciał niebieskich. Sie weichen nicht von ihrer Bahn ab. One nie zbaczają ze swojej drogi. Derselbe Mond, den David gesehen hat. Ten sam księżyc, który widział Dawid. Den sehen auch wir heute. To dziś i my go oglądamy. Die Menschen kommen und gehen. Ludzie przychodzą i odchodzą. Aber das Zeugnis Gottes am Himmel bleibt. Ale to świadectwo Boże, które jest na niebie, które możemy oglądać na niebie, ono trwa. Es bleibt bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. I będzie to trwało aż do końca tysiącletniego królestwa. Und wir haben ja gerade gesungen, ob Himmel und Erde vergehen, deine Worte werden nicht vergehen. I właśnie to śpiewaliśmy, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Twoje nigdy. Und David hat auch gemerkt, was Paulus dann sagt, Stern von Stern unterscheidet sich an Herrlichkeit. I Dawid także zauważył to, co Paweł powiedział, że gwiazda od gwiazdy różnią się swoją wspaniałością. Für uns sehen alle Sterne fast gleich aus. Dla nas, gdy patrzymy, to wszystkie gwiazdy wyglądają praktycznie tak samo. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht so. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Wir lesen in Jesaja 40.
Przeczytamy z Izajasza 40. Izajasza 40, 26. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Hier hören wir etwas ganz erstaunliches. Tutaj słyszymy coś niesamowitego. Der Herr ruft die Sterne mit Namen. Pan nazywa gwiazdy po imieniu. Und deswegen kommen sie. I dlatego też one przychodzą. Und deswegen bleiben sie auf ihrer Bahn. Dlatego też one pozostają ciągle na w swoim torze. Und sie sind so pünktlich, dass die Menschen das schon im Voraus berechnen können. I one są tak punktualne, że ludzie są w stanie obliczyć czas, który punkty, w którym one się znajdą za jakiś tam właśnie okres czasu. Am besten mit einem Computer. Najlepiej się to liczy, jak wiadomo, za pomocą komputera. Jeder Stern hat vor Gott einen Namen. Każda gwiazda przed Bogiem ma swoje imię. Aber es gibt viel mehr Sterne als Menschen. I jest też o wiele, wiele więcej gwiazd niż ludzi na tej ziemi. Wie viel mehr kennt er uns jeden persönlich. O jak bardzo, o ile więcej on zna nas osobiście, każdego. Wir denken manchmal, wir sind allein. Czasami może myślimy, że jesteśmy samotni czy sami. Keiner fragt nach uns. Nikt o nas nie pyta. Wir können sehr krank werden. Możemy być bardzo chorzy. Dann können wir fragen, wie Asaf. To wtedy możemy zapytać, jak Asaf. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Czy Bóg zapomniał być łaskawym? Aber wir sind nicht vergessen. Ale my nie jesteśmy zapomniani. So wie auch diese Sterne, jeder einzelne von Gott geführt wird. Tak jak i te gwiazdy, gdzie każda z nich jest jak gdyby prowadzona przez Boga. David sah, dass die einzelnen Geschlechter gehen und kommen, aber der Himmel bleibt. Dawid zauważył, że kolejne pokolenia przychodzą i odchodzą, ale niebo ciągle trwa. Und dann hat sich gefragt, gibt es noch etwas, was durch alle Geschlechter gleich bleibt? I zapytał, postawił sobie pytanie, czy jest jeszcze coś, co trwałoby przez wszystkie pokolenia? Natürlich gibt es so etwas. Oczywiście jest coś takiego. Und das ist das Wort Gottes. I tym czymś jest Słowo Boże. Dem Psalm, den wir heute lesen, w psalmie, który teraz mamy przed sobą, den hat schon Daniel gelesen, czytał go już Daniel, den hat schon Nehemia gelesen, czytał go Nehemiasz, den hat schon der Herr Jesus gelesen, Pan Jezus też go czytał. Auch Paulus, czy Paweł, unsere Großväter, nasi dziadkowie, und wir auch. I my także. Und die Worte bleiben gleich. I te słowa są ciągle takie same. Die Menschen müssen sich oftmals korrigieren. Ludzie bardzo często korygują się, poprawiają. Sogar öffentlich in der Zeitung entschuldigen. Przepraszają jawnie w gazetach. Publicznie. Mhm. Aber das braucht Gott niemals. Ale Bóg czegoś takiego nie potrzebuje. Ewig steht sein Wort fest in den Himmeln. Jego słowo na wieki trwa niewzruszenie na niebiesiech.
David hat das Wort Gottes getestet, geprüft. Bóg, Dawid sprawdził Słowo Boże w takim sensie, że testował je. Er hatte ein langes und schweres Leben. Jego życie było długie i trudne. Und was er hier über Gottes Wort sagt, das sind seine Erfahrungen. I to, co on mówi tutaj o Słowie Bożym, to są jego własne doświadczenia. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Zakon Pana jest doskonały. Gott hat nichts vergessen. Bóg nic nie zapomniał. Und wie dein Problem auch heißt. Obojętnie jakikolwiek by to był problem i jak on się nazywał. Es gibt eine Antwort in Gottes Wort. Jest zawsze odpowiedź w Słowie Bożym. Wenn wir beten und suchen, gdy modlimy się i szukamy, dann bekommen wir eine Antwort auf Gottes Wort. To wtedy otrzymamy odpowiedź ze Słowa Bożego. Es gibt auch Dinge, die werden wir erst im Himmel verstehen. Są też takie rzeczy, które zrozumiemy dopiero w niebie. Weil Gott sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Gdyż Bóg mówi, drogi moje są wyższe niż drogi wasze. Und meine Gedanken höher als eure Gedanken. A myśli moje są wznioślejsze niż wasze. Aber auch im Himmel werden wir erkennen, Gottes Weg war vollkommen. Ale także i w niebie doświadczymy tego, że Boża droga była doskonała. Und es erquickt die Seele. I pokrzepia duszę. Wir würden heute sagen, es ladet die Seele wieder auf wie eine Batterie. Dzisiaj byśmy to może mogli powiedzieć, że ładuje na nowo duszę, czyli coś jak baterię. Sind wir nicht oft heute ganz leer? Czy dziś nie zdarza nam się, że czujemy całkowitą pustkę? Ich glaube, im Polnischen sagt man wyczerpany. Völlig ermüdet, ja? Czyli chodzi to konkretnie o to słowo wyczerpany. Und czy czujemy się wo wyczerpany? Können wir wieder aufladen? I u kogo możemy z powrotem się naładować? In diesem Wort. W tym właśnie słowie. Und im Gebet. I w modlitwie. Der Herr redet auch im Gebet zu uns. Bo Pan przemawia do nas także w modlitwie. Wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten, wie es in Psalm 62 steht. Gdy wylewamy nasze serce przed nim, tak jak to jest w Psalmie 62. Dann redet er plötzlich zu uns und zeigt uns einen Weg, den wir noch nicht gesehen haben. To on wtedy natychmiast przemawia do nas i pokazuje nam drogę, której wcześniej nie widzieliśmy, której nie znaliśmy. Und das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. I świadectwo Pana jest wierne, godne zaufania. Weil er alle Macht hat und alle Weisheit. Gdyż on ma wszelką moc i jest mądrością wszelką. Kommt er nie zu spät. On nigdy nie przychodzi za późno. Ist kein Problem für Gott zu groß. Żaden problem dla Boga nie jest zbyt wielki. Und er macht keinen Fehler. I nie popełnia błędów. Früher habe ich immer gesagt, Gott macht keine Fehler. Wcześniej zawsze mówiłem, Bóg nie popełnia błędów w liczbie mnogiej. Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja falsch. Ale później zauważyłem, że to jest błędne takie stwierdzenie. Man muss sagen, Gott macht nicht einen Fehler. Trzeba powiedzieć, Bóg nie popełnia ani jednego błędu, żadnego błędu. Das
Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Świadectwo Pana jest godne zaufania. Und die Vorschriften des Herrn sind richtig. A rozkazy Pana są słuszne. Die Menschen sagen heute, das kann man nicht mehr befolgen. Dzisiaj ludzie mówią, tego nie można postępować według tego, nie można tego naśladować. So kann man heute Kinder nicht mehr erziehen. Dzisiaj się nie da tak dzieci wychowywać. Und das kann man heute nicht machen, und das kann man nicht machen. I nie da się tego zrobić, nie da się tamtego wykonać. Wir wollen einfach festhalten, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Chciejmy się tego trzymać, że rozkazy czy przepisy Pana są słuszne i rozweselają serce. Serce wierzącego. Er sucht einen Weg und sieht, hier ist ja schon ein Weg. On szuka jakiejś drogi i może czy potrafi ją odkryć. Das Wort des Herrn ist lauter, steht hier in Vers 9 am Ende. Das Gebot des Herrn ist lauter. Przykazanie Pana jest jasne, czyli zrozumiałe. Es heißt eigentlich, es ist von allem Unnützen befreit. W zasadzie to też oznacza, że jest pozbawione wszelkich rzeczy, które są niepotrzebne. Das kommt aus der Metallurgie. Jest to tak, można to odnieść do metalurgii. Wenn ich ganz reines Silber oder Gold haben will, dann muss ich es mehrmals erhitzen. Gdy chcę mieć, czy chcę otrzymać bardzo czyste srebro czy złoto, to trzeba je wielokrotnie przetopić. Und da muss ich ein Metall zugeben, zum Beispiel Blei. I na przykład trzeba dodać jakiegoś metalu, na przykład ołowiu. Und das Blei verbindet sich mit den schlechten Stoffen im Gold oder im Silber. I ołów łączy się z tymi niepożądanymi materiałami, które są zawarte w tym złocie czy srebrze. Die Oxide sind sehr leicht, die kommen an die Oberfläche. Czyli te tlenki są bardzo lekkie i one wypływają na powierzchnię. Und man kann die abschöpfen. I można je usunąć. Das ist menschliche Arbeit. To jest ludzka praca. Aber das Gebot des Herrn ist lauter. Ale przykazanie Pana jest jasne. Gott sagt, mein Wort ist siebenmal gereinigt. Pan mówi, słowo moje jest siedmiokrotnie jakby oczyszczone. Es steht nichts Falsches drin. Nie ma w nim nic niewłaściwego. Heute gibt es Menschen oder sogar Christen, Leute, die sich Christen nennen. Die meinen, sie müssen das Wort Gottes noch verbessern. Dzisiaj możemy często spotkać ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami i którzy uważają, że Słowo Boże trzeba czy można poprawić jeszcze. Nicht nur die Übersetzung. To nie chodzi tylko o tłumaczenie. Die Übersetzung muss alle drei Generationen verbessert werden. Bo tłumaczenie to co trzy pokolenia w zasadzie musi być poprawiane, dostosowywane do aktualnego języka. Aber der Inhalt, ale zawartość. Da warnt uns Gott, wehe, wenn einer etwas wegnimmt oder dazu tut. Przed tym Bóg nas ostrzega, jeśli ktoś coś ujmie z tego lub coś doda. Das Gebot des Herrn ist lauter oder jasne. Przykazanie Pana jest jasne. Und die Furcht des Herrn ist auch rein und besteht ewig. A bojaźń Pana jest czysta i ostoi się na zawsze. Wie ist das möglich? Jak to jest możliwe?
Das heißt, wenn wir Gottes Wort respektieren, oznacza to, że jeśli respektujemy Słowo Boże und wir handeln danach, i postępujemy według Niego, und das Wort Gottes ist vollkommen rein, Słowo Boże jest doskonale czyste, dann wird auch das, was wir sagen und tun, rein sein, to wtedy także i to, co my będziemy mówili i czynili, też będzie czyste. Und besteht ewig. I ostoi się na zawsze. Wir lesen in der Offenbarung, dass die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an, dass ihre Werke ihnen nachfolgen. W objawieniu czytamy, że dzieła tych, którzy umarli, będą podążały za nimi. Nichts geht verloren, nic nie zginie, was du für den Herrn Jesus getan hast. Z tego, co ty uczyniłeś dla Pana Jezusa. Aus Liebe zu ihm. Z miłości do Niego. Was du zu deiner Ehre getan hast, to, co ty uczyniłeś dla swojej chwały, davon wird im Himmel nichts mehr sein. Z tego nic w niebie nie będzie. Das ist Schlacke. To jest szlaka, czyli odpad. Es lohnt sich also, nach dem Worte Gottes zu handeln. A więc opłaca się postępować według Słowa Bożego. Und dann sucht David ein Vergleich. I następnie Dawid szuka porównania. Und dann sagt er, besser als gold. I stwierdza, lepsze niż złoto. Und viel gediegenes gold. I to nawet to najlepsze, najszczersze. Gediegenes gold, das ist 999. To najszczersze to jest 999 czystość, czystość złota. Dieses Gold hier ist nur 585. To złoto, które używane jest na przykład do obrączek, ma tą czystość 585 na przykład. Taka najczęściej jest stosowana. Aber für 50 Jahre Ehe reicht es. Ale na 50 lat małżeństwa wystarcza. Aber Gottes Wort, das ist 999, also höchster Reinheitsgrad, den es gibt. Ale Słowo Boże to jest właśnie ta próba 999, czyli ta najwyższa próba, jaka istnieje. Aber es ist auch etwas für unser Herz, für unsere Seele. Ale to jest też süßer als Honig und Honigseim. I jest też coś tutaj dla naszego serca i naszej duszy, i to jest słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Gott möchte uns erfreuen. Bóg chce nas pocieszyć, rozradować. Es ist auch eine Freude, wenn wir sagen, hier steht das so geschrieben. Ale to też jest radością, gdy możemy powiedzieć, że tu jest tak napisane. Und ich möchte das auch befolgen. I ja chcę za tym podążać. Und ich bekomme einen großen Segen. I z tego będę miał wielkie błogosławieństwo. Daniel sagte, ich will mich hier auf der Uni in Babylon nicht verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. Daniel powiedział, ja w tym babilońskim uniwersytecie nie chcę się zanieczyszczać tym, co jest na stole króla. Und er hatte erst ziemliche Schwierigkeiten. I na początku miał pewne trudności. Aber dann hatte er große Freude. Ale potem przeżywał wielką radość. Ich denke, niemand im Alten Testament war dem Herrn Jesus so nah wie Daniel und seine Freunde. Myślę, że w Starym Testamencie nikt nie był tak blisko Pana jak właśnie Daniel i jego przyjaciele. Wer war der Mann, der mit Daniel
nicht mit Daniel, mit seinen drei Freunden zusammen im Feuerofen war. Kto był tym, który był z jego trzema przyjaciółmi w tym piecu ognistym? Der Engel Jehovas. Anioł Pański. Und das ist der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung. I to jest Pan Jezus przed tym, zanim stał się człowiekiem. Der einzige Platz, wo man den Herrn Jesus oder den Engel Jehovas damals treffen konnte, war dieser Feuerofen. Jedyne miejsce, w którym można było spotkać wtedy, w tamtych czasach, Pana Jezusa, czyli tego anioła pańskiego, to był właśnie ten piec ognisty. Welch eine Belohnung. Jakaż to była nagroda. Dann Daniel selbst hat gebetet, obwohl der König das verboten hat. Potem możemy czytać dalej, że Daniel modlił się, mimo że król zakazał tego. Es gibt auch heute Gebote, da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Również i dzisiaj są takie przykazania, w których musimy Bogu bardziej być posłuszni niż ludziom. Die meisten Gesetze, die von Brüssel kommen, sind gottfeindlich. Większość tych przykazań czy ustaw, które dzisiaj mamy w Unii Europejskiej i pochodzą z Brukseli, one są bezbożne. Und wir müssen manchmal nicht gehorchen. I czasami zdarza się, że musimy nie możemy być im posłuszni. Und Gott erlaubt uns das auch. I Bóg nam też na to pozwala. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bo Bogu trzeba być bardziej posłusznym niż ludziom. Aber er sagt uns auch gleich, dass es immer mit Leiden verbunden. Ale jednocześnie mówi nam, że będzie to związane z cierpieniem. Aber Daniel kam in die Löwengrube. I widzimy na przykładzie Daniela, jak został wrzucony do tej jaskini lwiej. Und der Engel hat den Rachen der Löwen zugehalten. A anioł pozamykał te paszcze tych lwów. Der König hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Król nie spał całą noc. War sehr unruhig. Był bardzo niespokojny. Traurig i smutny. Und lief schon morgens herum und rief mit trauriger Stimme: Daniel, Daniel. I już wczesnym rankiem poszedł tam i zawołał takim smutnym głosem: Danielu, Danielu. Aber Daniel brauchte sich keinen Augenblick in seiner Grube fürchten. Ale Daniel nie musiał się bać ani przez chwilę, gdy był w tej jaskini. Und das sagt uns der Vers 12. I to nam mówi wiersz też 12. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Es gibt Lohn für euer Tun. Jest wielka nagroda dla tych, dla naszego postępowania, czy za nasze postępowanie. Steht in Chronika. To też jest napisane w Księdze Kronik. Es gibt Lohn für euer Tun, schon hier auf der Erde. Już tutaj na ziemi otrzymacie zapłatę za wasze czyny. Und erst recht dort in der Herrlichkeit. A dopiero tą największą zapłatę otrzymamy w tej wspaniałości u góry. Wir denken wahrscheinlich, oh, wir sind sehr schwach, wenn es um das Festhalten des Wortes Gottes geht. My sobie być może często myślimy, jakże my jesteśmy słabi, jeśli chodzi o przestrzeganie tych przykazań. Und das stimmt auch. I to tak w rzeczywistości jest. Aber der Herr wird sagen, wohl du guter und getreuer Knecht oder du gute und getreue Magd. In wenigem warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Ale Pan mówi, ty dobry i wierny sługo, nad małym czy służebnico, nad niewielką rzeczą byłaś wierny czy wierna, panuj teraz nad wiele ci powierzę. Es geht gar nicht darum, dass wir viel erreichen. Tu nie chodzi wcale o to, abyśmy wiele osiągnęli.
sondern es geht darum, dass wir gehorchen. Ale chodzi o to, abyśmy byli posłuszni. Und oft möchten wir etwas tun und wir können es doch nicht. I czasami zdarza się, że chcemy coś uczynić, a nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy. Aber der Herr wird schon geehrt und erfreut durch unseren Gehorsam. Ale Pan będzie uczczony i uraduje się naszym posłuszeństwem. Der Herr belohnt kein Wissen, wenn wir die Bibel auswendig kennen oder meinen, wir wissen viel. Pan nie nagradza wiedzy, na przykład gdybyśmy znali całą Biblię na pamięć albo wiedzieli mnóstwo różnych rzeczy. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir die Bibel studieren. Oczywiście to jest bardzo ważną rzeczą, by studiować Biblię. Aber belohnt wird in der Heiligen Schrift immer gehorsam. Ale nagradzane w Piśmie Świętym jest zawsze posłuszeństwo. Und selbst wenn wir nicht alles erreicht haben, der Herr sieht unser Herz, er sieht unsere Liebe zu ihm, er sieht unsere gute Absicht. Und das ist sehr kostbar für ihn. I nawet jeśli nie osiągniemy zbyt wiele, to Pan widzi nasze zamiary, nasze nastawienie i to jest bardzo ważne dla Niego. Dann gibt es Verirrungen. I są też uchybienia. Man fährt in eine Sackgasse. Na przykład wjedziemy w ślepą uliczkę. Es steht ein Schild vorne, Sackgasse. I zawsze jest znak na początku, to jest ślepa droga. Aber wir denken, ah, vielleicht stimmt das doch nicht, das wäre sehr kurz, wenn wir hier durchfahren. I może się tak zdarzyć, że sobie pomyślimy, pewnie może ten znak jest tylko tak postawiony, a uda nam się przejechać i skrócimy naszą drogę znacznie. Aber es stimmt wirklich. Ale naprawdę to jest ślepa uliczka. Und wenn Gott ein Schild hinstellt, Sackgasse, dann können wir das glauben. I jeśli Bóg postawi taki znak, że to jest ślepa droga, to możemy być na pewni, że tak to w rzeczywistości jest. Es ist sehr schwer, dann wieder zu wenden. I bardzo ciężko jest wtedy zawrócić, gdy tam się już wiedzie. Das ist auch in einer Sackgasse schwer. I właśnie w takiej uliczce bardzo często się tak zdarza, że jest to trudny manewr. Und nicht jeder kann mit einem LKW mit Anhänger rückwärts wieder rausfahren. A nie każdy, jadąc na przykład ciężarówką z przyczepą, potrafi wycofać. Und wir können auch übermütig sein, steht bei mir hier in Vers 14. Zuchwały. Ja. My też możemy być zuchwali. Also wir trauen uns zu viel zu. A co znaczy, że myślimy, że jesteśmy w stanie więcej wykonać. Wir sagen, der Bruder oder die Schwester, die kann das nicht, aber wir können das. Możemy tak powiedzieć, a ten brat czy ta siostra to nie da rady, ale my podołamy temu. Dann muss Gott uns auch zeigen, to wtedy Bóg musi nam też pokazać, dass wir gar nichts können. Że my zupełnie nic nie potrafimy. Wenn alle dich verlassen, gdy wszyscy cię opuszczą, ich nicht, ja nie. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Jestem gotowy, by razem z tobą umrzeć. Das war Übermut von Petrus, eine Selbstüberschätzung. To była właśnie ta zuchwałość Piotra. Przecenił samego siebie. Und immer wenn wir das Wort Gottes schließen, nachdem wir es gelesen haben, i zawsze gdy zamykamy Słowo Boże po czytaniu, dann wollen wir dieses Gebet sprechen von Vers 15. To chciejmy wypowiadać tą modlitwę z wiersza 15. Das müssen wir eigentlich jeden Tag sprechen. Powinniśmy te słowa wypowiadać każdego dnia. Und jetzt noch das Zeugnis des Neuen Testamentes, das der Apostel Paulus geschrieben hat in 2. Timotheus 3. I jeszcze teraz to świadectwo, które napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział.
Wir wollen lesen von Vers 14 bis Vers 17. Przeczytamy od 14 wiersza. 2 Tymoteusza 3, 14. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Sind wir solche, die von Kind auf die Heiligen Schriften kennen? Czy my jesteśmy takimi, którzy od dzieciństwa znają Pismo Święte? Ich habe das meiste aus der Bibel gelernt, wo ich noch nicht lesen konnte. Ja osobiście nauczyłem się najwięcej z Biblii w tym czasie, gdy jeszcze nie potrafiłem czytać. Ich hatte das Vorrecht, dass ich umgeben war von lauter treuen Christen. Miałem ten przywilej, że otoczony byłem przez naprawdę szczerych chrześcijan. In unserem Haus war Versammlung. W tym naszym domu, w którym mieszkałem, było na dole zgromadzenie. Da ist heute noch Versammlung. I do dzisiaj w tym lokalu jest zgromadzenie. Und ich musste auch schon sehr früh mit zur Versammlung. I od bardzo młodych lat musiałem już chodzić na zgromadzenie, czy chodziłem na zgromadzenie. Natürlich habe ich von den Vorträgen nichts verstanden. Oczywiście z tych wykładów, które tam słyszałem, niewiele albo nic nie rozumiałem. Sogar in der Sonntagsschule hatte ich manchmal Schwierigkeiten. Nawet i w czasie szkółki niedzielnej miałem bardzo często trudności ze zrozumieniem tego. Ich habe die Schrift kennengelernt aus dem Wandel von treuen Christen. Nauczyłem się wiele z Pisma, z tego, jak wierni chrześcijanie podążali, czy naśladowali. Und genau das war auch bei Timotheusu. I dokładnie tak samo to było u Tymoteusza. Das war seine Mutter und seine gläubige Großmutter. To były jego matka i wierząca babcia. Hier im Vers 15 steht von Kind an, das steht eigentlich vom Babyalter an. Tutaj w 15 wierszu mam napisane, ponieważ od dzieciństwa, czyli tu jest na myśli od wieku niemowlęcego. Wir lernen durch Vorbilder. My bardzo dużo uczymy się dzięki przez przykłady. Wie lernt ein Kind? Wie lernt ein kleines Kind? Jak uczy się małe dziecko? Es macht dasselbe, was die Eltern machen. Najczęściej tak, że naśladuje to, co robią rodzice. Die Eltern reden mit dem Kind. Rodzice rozmawiają z dzieckiem. Es versteht gar nichts davon. Nic z tego dziecko nie rozumie. Aber es weiß, Mama ist noch im Zimmer. Ale wie, że mama jest ciągle w pokoju. Aber wirklich tut das Kind das, was es an den Eltern sieht. Ale w rzeczywistości tak jest, że dziecko robi to, co widzi u rodziców. An den anderen Geschwistern. Jak zachowują się oni wobec innych wierzących? Nein, tatsächliche Geschwister in der Familie. Jak zachowuje się rodzeństwo tego dziecka? Und Timotheus hat also von seiner Mutter gelernt und von seiner Großmutter. I Tymoteusz nauczył się od swojej, czy uczył się od swojej mamy i od swojej babci. Und dann war er so in dem Alter, wo er sich entscheiden musste. I był w tym wieku mniej więcej, w którym musiał zdecydować. Wir wissen nicht genau, wie alt er da war, aber vielleicht so im Alter, wo man Abitur macht. Nie wiemy dokładnie, w jakim on był wieku. Można przypuszczać, że był to wiek maturalny. Und dann hat er auf einmal einen Menschen gesehen, nämlich Paulus. I wtedy być może poznał jednego człowieka, a był nim Paweł. Und seinen Mitarbeiter.
i jego współpracownik. Und er hat gesehen, dass er gesteinigt wurde. I widział to, jak był ukamienowany. Dass er wie tot hinausgeschleift wurde. Że jak gdyby uniknął śmierci. Und da, jako martwy był wywleczony na zewnątrz. Sie dachten, er ist tot. Oni myśleli, że on jest nieżywy. Und dann steht er auf. Wtedy i on wstał. Und was tut er? I co uczynił? Er geht wieder in diese Stadt. Wrócił do tego miasta. Und dann verkündigt er weiter das Evangelium. I głosił nadal Ewangelię. Er hat durch Anschauen des Paulus gelernt, was es heißt, ein Christ zu sein. On nauczył się przez patrzenie na Pawła, co to znaczy być chrześcijaninem. Und der Timotheus hat richtig hingeschaut. I Tymoteusz naprawdę był dobrze go obserwował i dużo się nauczył od niego. Beobachtet in Vers 10. Lies mal den ersten Satz. W 10. wierszu: lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. Er hat genau erkannt, das heißt, er hat richtig beobachtet. On dokładnie to rozpoznał i zgłębił, i czyli to oznacza, że był bardzo dobrym obserwatorem. Und das legt uns eine große Verantwortung auf. I tutaj też na nas jest położone bardzo wielka odpowiedzialność. Alle wie wir hier sitzen, jung und alt, Brüder und Schwestern. Wszyscy jak tutaj siedzimy, czy młodzi, czy starsi, bracia, czy siostry. Wir sind immer ein Vorbild. Jesteśmy zawsze przykładem. Die Frage ist ein gutes oder ein schlechtes. Pytanie pozostaje, czy jesteśmy dobrym, czy złym przykładem. Folgen wir dem Worte Gottes? Czy idziemy, czy naśladujemy Słowo Boże? Oder folgen wir unseren eigenen Wünschen? Albo czy idziemy za naszymi dążnościami? Und sogar die Kinder merken ganz genau, ob die Eltern sich nach dem Worte Gottes richten. I dzieci bardzo dokładnie potrafią zauważyć, czy rodzice postępują według tego, co mówi Słowo Boże. Es ist ja der Grundirrtum bei der Erziehung von Kindern. Es ist ja ein großer Irrtum. Und jest to zasadniczym błędem w wychowywaniu dzieci. Dass wir denken, sie tun, was wir sagen. Że gdy będziemy myśleli, że dzieci zrobią to, co my im powiemy. Und deswegen reden wir auch immer zu. I dlatego my tak dużo też mówimy. Aber sie tun, was wir tun. Ale one czynią to, co my czynimy. Sie tun das, was Oma und Opa tun. One będą robiły to, co zobaczą u dziadka czy babci. Sie beobachten genauso genau wie Timotheus in Vers 10. One obserwują dokładnie tak, jak obserwował Tymoteusz w 10. wierszu. Unser Leben soll eine Predigt sein. Nasze życie powinno być takim kazaniem. Und diese Predigt genau gegründet auf Gottes Wort. I to kazanie powinno być dokładnie oparte na Słowie Bożym. Das ist eine schwere Sache. Jest to bardzo trudna rzecz. Und deswegen müssen wir jeden Tag dieses Gebet sprechen vom letzten Vers aus Psalm 19. I dlatego też powinniśmy wypowiadać codziennie tą modlitwę, ten ostatni wiersz z Psalmu 19. Und jetzt fast Paulus in dem letzten Vers oder zwei Versen genau den Psalm 19 zusammen. I teraz Paweł w tym 16. i 17. wierszu podsumowuje czy streszcza Psalm 19. Und diese zwei Verse hier, Vers 16 und 17. I te dwa wiersze, 16. i 17. Die müssen wir uns gut einprägen.
Musimy je sobie bardzo dokładnie wyryć w naszych sercach. Es gibt viele Leute, die nicht mehr glauben, dass jede Schrift, jedes Jota, also jeder kleinste Strich, den es in diesem Alphabet gab, von Gott eingegeben ist, von Gott eingehaucht ist. Jest wielu ludzi, którzy nie wierzy, że każde słowo, każda jota, czyli ten najmniejszy znak z alfabetu, że one pochodzą w całości od Boga i są natchnione czy tchnięte przez Boga. Und kein jota wird vergehen. A wiemy, że żadna jota nie przeminie. Heute sagen die Leute, na ja, das müssen wir entscheiden. Dziś ludzie mówią, to do nas należy ta decyzja. Ob dieses Kapitel auch Gottes Wort ist. Czy i ten rozdział jest Słowem Bożym? Besonders wenn es von uns etwas erwartet, was uns nicht gefällt. A szczególnie wtedy, gdy dane słowo od nas wymaga czegoś, co nam się nie bardzo podoba. Aber wir bleiben dabei, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ale my powinniśmy się trzymać tego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i dane. Sonst brauchen wir die Bibel gar nicht lesen. W przeciwnym razie nie ma po co czytać Biblii. Wenn ich nie weiß, hat das Gott gesagt oder ein Mensch. Jeśli ja nie jestem pewny, czy to powiedział Bóg, czy człowiek, dann ist das ja ein Stress, die Bibel zu lesen. To wtedy to jest wielki stres czytanie Biblii. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Całe Pismo jest przez Boga dane. Und es belehrt. I ono poucza. Und es überführt. Przekonuje. Es überführt manchmal meine eigenen Gedanken. I czasem też przekonuje moje własne myśli. Ich denke, so ist es richtig. Ja myślę sobie, o to, tak to jest właściwie. Und ich lese einen Bibelvers. I czytam następnie wiersz z Biblii. Und der Heilige Geist zeigt mir ganz deutlich, das ist völlig verkehrt. I Duch Święty pokazuje mi bardzo dokładnie, że moje myśli są całkowicie błędne. Und dann als drittes zur Rechtweisung. I jako trzecie do wykrywania błędów czy do poprawy. Wir sind auf einem Weg, den wir für gut halten. Jesteśmy na drodze, która wydaje nam się dobrą. Aber dann sagt Gott, nein, bewege mal das Ruder um 15 Grad so lang. Du musst den Kurs etwas korrigieren. I wtedy Bóg mówi, zacznij mocniej pracować jednym wiosłem i zmień kurs na przykład o 15 stopni. Und dann zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. I następnie do wychowywania w sprawiedliwości. Czy do pouczania w sprawiedliwości. Denken wir alle an unseren Beruf oder an unsere Schule. Pomyślmy o naszym zawodzie, o naszej pracy czy szkole. Unterweisung. Pouczenie. Heißt Belehrung an praktischen Beispielen. To oznacza pouczenie w na podstawie praktycznych przykładów. Und die Bibel ist voller praktischer Beispiele. A Biblia jest pełna takich praktycznych przykładów. Und das beste Beispiel ist der Herr Jesus. A najlepszym przykładem jest Pan Jezus. Und wenn wir genau wissen wollen, wie wir uns verhalten sollen, dann müssen wir das Beispiel des Herrn Jesus nachahmen. A gdy chcemy dokładnie wiedzieć, w jaki sposób mamy się zachowywać, to musimy naśladować przykład Pana Jezusa. Und zu welchem Zweck ist das alles? A co ma to wszystko na celu? Damit wir zu jedem guten Werk geeignet sind. Abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Das heißt nicht zu jedem möglichen Werk. To nie oznacza do każdego możliwego dzieła. Ein Christ wird nie ein Allround-Genie werden.
Ein Mensch, der alles kann, für den es überhaupt keine Schwierigkeiten gibt. Chrześcijanin nigdy nie będzie takim człowiekiem, który wszystko potrafi, dla którego nic nie jest problemem. Aber Gott hat gute Werke vorbereitet. Ale Bóg przygotował dobre uczynki. Und wenn wir bekehrt sind, zeigt uns die. I gdy jesteśmy nawróceni, to nam je pokazuje. Und zu diesen guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, das steht in Epheser 2. I do tych dobrych uczynków, do których jesteśmy przygotowani, co jest też napisane w Efezjan 2 rozdziale. Dazu sollen wir vollkommen geschickt sein. I do niego, do tych właśnie uczynków mamy być doskonale przygotowani. Und das schaffen wir nur mit Hilfe von seinem Wort. A to jesteśmy w stanie uczynić tylko z pomocą Jego słowa. Wenn wir es unter Gebet lesen. I gdy to będziemy, gdy będziemy je czytali razem z modlitwą. Und den Herrn bitten, dass uns durch seinen Heiligen Geist belehrt. I będziemy prosili Pana, by nas pouczał przez swojego Ducha, przez Ducha Świętego. Ich glaube, wir wissen alle nicht, was wir für einen Schatz besitzen. Ja myślę, że my wszyscy nie jesteśmy do końca świadomi, jaki skarb posiadamy.